Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo Lubię i zapraszam na otwieranki, czyli unboxing bez szeleszczenia kopertami. Książki są już rozpakowane, przejrzane przeze mnie i dzisiaj Wam o nich co nieco opowiem. Książek jest sporo, więc postaram się streszczać tak, żebyśmy skończyli przed nocą. Będziemy dzisiaj wędrować przez różne miasta, różne epoki, będzie kilka książek literatury faktu, ale także ciekawe powieści. Także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś fajnego, ciekawego, interesującego dla siebie. Zaczynamy od książki o Berlinie. Tak wygląda okładka, jest bardzo ciekawa. Taki jest Berlin, o mieście kontrastów i ciągłych zmian. To jest książka napisana przez polską autorkę, która mieszka w Berlinie, która bardzo dobrze zna to miasto. I opowiada o samym mieście, o różnych miejscach, które warto zobaczyć, o atrakcjach turystycznych, takich bardziej oczywistych, ale takich mniej znanych również. Więc myślę, że każdy miłośnik tego miasta znajdzie tutaj coś dla siebie, ale także będzie to świetny przewodnik dla tych, którzy Beralina zbyt dobrze nie znają i chcieliby zwiedzić go. Taką, może mniej uczęszczaną ścieżką, zajrzeć w różne zakamarki i przekonać się, czy to miasto ma coś dla nich do zaproponowania. Także ja to wzięłam, ponieważ Berlin lubię i chciałabym się niedługo wybrać do Berlina, więc myślę, że taki przewodnik, który pokaże mi miejsca, których jeszcze nie widziałam, będzie super wyborem. I jeszcze mam książkę o Londynie. A raczej o Londyńczykach, miasto i ludzie. Jest to książka Kraiga Taylora, też świetna okładka, bardzo kolorowa. I ta książka przedstawia głównie ludzi mieszkających w Londynie. A jak wiecie, jest to metropolia licząca grubo ponad 5 milionów mieszkańców, w której zadomowili się mieszkańcy różnych kontynentów, ludzie różnych kolorów skóry. Ludzie różnych kultur, religii, ludzie bardzo barwni, bardzo często tak to są artyści, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia. I jest to książka, która opowiada o nich. To są wywiady, rozmowy właśnie z londyńczykami. Myślę, że będzie to ciekawe, a wręcz porywające, jak napisano na okładce. A skoro jesteśmy w Londynie, to zajrzyjmy też do Irlandii Północnej. Irlandia. Północna lata 70., dokładnie rok 1975. Jest to czas bardzo burzliwy. Każdego dnia dochodzi do różnych zamieszek, do różnych walk. Do głosu dochodzi Ira. Mamy tutaj młodą nauczycielkę, która stara się wieść z matką spokojne życie. Mieszka w pobliżu Belfastu, uczy w szkole parafialnej, jest katoliczką. Wieczorami pracuje w rodzinnym pubie. I ta kobieta poznaje mężczyznę, który jest jej przeciwieństwem. Jest protestantem, także kocha Irlandię, ale pochodzi z zupełnie innego środowiska, obraca się w innych kręgach. Oni się we w sobie zakochują, a przynajmniej nawiązują romans. No i ten romans prowadzi tam do czegoś wybuchowego. Nie wiem dokładnie do czego. Książki jeszcze nie przeczytałam. Słyszałam, że jest bardzo dobra, że bardzo poruszająca i że warto ją przeczytać. Także. Pokazuję Wam nasze winy. Louis Kennedy, taki jest tytuł, bo chyba jeszcze nie zdążyłam o nim wspomnieć. No i teraz mamy Wiedeń. Wiedeń, końcówka XIX wieku. Miasto się ubawi, e, kwitnie. Jest tam duża bohema, duża grupa artystów, która tworzy w Wiedniu. Jest tam także dużo bogatych ludzi, którzy mogą kupować. Prace wytworzone przez artystów. Jednym z nich jest Gustav Klimt i jego muza Złota Dama, która jest tytułową bohaterką tej książki, ale to nie jest powieść, to jest literatura faktu książka, która opowiada o Wiedniu końcówki XIX wieku o Klimcie oraz o Złotej Damie czyli Adele Blochbauer, która była muzą Klimta. On się w niej kochał. Jest to także książka, która jest historią tego obrazu, który widzimy na okładce. W ogóle, ta okładka specjalnie tak wam mrugam, żebyście zobaczyli, jaka ona jest piękna, złocona. I ta książka odpowiada na wiele pytań związanych właśnie z obrazem: czyli jakie tajemnice kryje to arcydzieło? Czy modelka była tylko muzą, czy także jego kochanką? Co widziały smutne oczy z obrazu podczas II wojny światowej? Dlaczego obraz ostatecznie trafił do Nowego Jorku? Teraz tam go można oglądać, o ile właściciel tego obrazu jeszcze nie zabronił wstępu do swojej siedziby swojego biurowca, ponieważ kiedy ostatnio orientowałam się, ten obraz wisiał, wisiał w biurowcu którejś wielkiej firmy kosmetycznej, chyba Estela Nie jestem tego pewna. Także. Myślę, że to będzie bardzo fajna historia. Historia, która jest ilustrowana także w środku różnymi fotografiami, więc myślę, że nie zawiedzie miłośników sztuki. Teraz mam przed sobą kryminał. Kryminał Beaty i Eugeniusza Ademskich pod tytułem Siódmy Koci Żywot. Tak wygląda okładka. I jest to książka, która jest takim skokiem w bok tej pary pisarskiej. Oni wcześniej wydali cztery tomy kryminałów z detektywem ludzkim. Teraz mamy kota, który pomaga prowadzić śledztwo. Kot był świadkiem, zdaje się zbrodni i pomaga wyjaśnić zagadkę morderstwa. Także jest to komedia kryminalna, coś, co jest lekkie, miłe, przyjemne, coś, przy czym na pewno się uśmiechniemy, a przy okazji must read dla miłośników kotów. Haruki murakami. Pewnie znacie tego pisarza z wielu dobrych powieści. Ta tutaj książeczka, która, zobaczcie, wygląda jak złożony, złożona koszulka. To nie przypadek, ponieważ jej tytuł to moje ukochane t-shirty. Napisał Haruki murakami. Książka jest bogato ilustrowana. W środku mamy bardzo dużo różnych koszulek należących do autora, o których on pisze ciekawe historie. Same obrazki są bardzo fajne, ponieważ te koszulki są z różnych miejsc, przedstawiają różne obrazki, są związane z maratonami czy innymi biegami, w których brał udział autor japoński, ponieważ on także. O, zobaczcie ta, jaka fajna. Ponieważ on także oczywiście dużo biega, ćwiczy. Więc jest to taka książka pewnie na jeden wieczór, ale dla miłośników Murakamiego myślę, że nie do przegapienia. Teraz mam książkę hiszpańską. To zdaje się, jest hiszpański pisarz. Juan Gómez Jurado, Jurado, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Reina Rocha, czyli. Czerwona Królowa. To jest pierwsza część cyklu. Z tego, co się zorientowałam, wydawnictwo SQN zapowiada już drugą część tej powieści kryminalnej. I ta powieść opowiada o tajnej jednostce policji, która prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia pewnej kobiety. I w tym śledztwie pomaga nowa agentka, niedawno zwerbowana, która jest taką. Geniuszką, która potrafi doskonale kojarzyć fakty, doskonale prowadzić różne obliczenia w głowie, która potrafi wymyślać różne scenariusze, na które nikt inny nie jest w stanie wpaść. Także mamy genialną kobietę, która pracuje w policji, staje po dobrej stronie i próbuje zaprowadzić prawo i porządek. Także myślę, że jest to bardzo fajne. Z tego coś się zorientowałam, jest to książka taka, w której jest bardzo mocno podkręcone tempo, dużo się dzieje, no i też dobrze się to czyta. Także ja niedługo zapewne się za nią zabiorę, skoro już ta druga część nam czy w najbliższej przyszłości, to ch będę chciała zapoznać się z tamym pierwszym. Książka z kościotrupem na okładce, czyli Zbrodnie... Odczytane z kości, Tajemnica Antropologii Sądowej Moniki Głąbińskiej. I to jest książka z gatunku literatury faktu, literatura popularno-naukowa, w której autorka opowiada, w jaki sposób w antropologii sądowej wykorzystuje się ślady pozostawione na kościach, czy ślady pozostawione przez kości. Odpowiada tutaj na takie pytania, jak. Czy kości mówią i jak zrozumieć ich język? No, na pewno mówią i na pewno są ludzie, którzy są w stanie zrozumieć to, co kości mają nam do powiedzenia. Czy zdjęcie typu selfie może pomóc w identyfikacji człowieka? Czy istnieje zbrodnia doskonała? Jak zrobić przeżyciową rekonstrukcję twarzy na podstawie czaszki? I tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to tematyka, która prawdopodobnie zainteresuje fanów kryminałów oraz true crime. I ludzi, którzy generalnie interesują się kryminalistyką oraz sprawami z tym związanymi. Ja z wielką przyjemnością zagłębię się w tę lekturę. Nie będzie to pierwsza moja lektura związana z tą tematyką, ale jak wiecie, ja lubię się babrać w takich tematach kryminalistyczno-sądowniczych i medycznych, zatem jest to lektura idealna dla mnie. I kolejną mam książkę, też z jakimś tutaj. Czaszką na okładce, i ta książka jest w ogóle bardzo specyficzna. Nie wiem, czy już o niej słyszeliście. Nazywa się Żuchwa Kajna. Napisał to Torquemada. I jest to książka, w której mamy sześć trupów, sześć morderstw. Składa się ze stu stron, i strony ułożone są, są na Hebiu trafił. To oznacza, że ta książka jest taka, jakbyśmy mogli kupić ją w Ikei. Czyli sami musimy poskładać sobie tę historię, przeczytać wszystkie 100 stron i zastanowić się, w jakiej kolejności należałoby je ułożyć, żeby nam wyszła spójna opowieść o sześciu morderstwach. Jest to zagadka, za rozwiązanie której wydawnictwo chce zapłacić. Duże pieniądze. Zorientujcie się na stronie wydawnictwa czwarta strona, czy też czwarta strona kryminału. Nie wiem dokładnie, gdzie powinniście tego szukać, ale warto znaleźć tę informację, ponieważ konkurs trwa, zdaje się, do końca roku. Macie czas na ułożenie w odpowiedniej kolejności stron tej książki, napisanie do wydawnictwa, i chyba pierwsza osoba, której uda się to zrobić, wygra sporą sumę pieniędzy. Ja nie wiem, czy będę brała udział w tym konkursie, ale na pewno postaram się przeczytać wszystkie te sto stron i postaram się ułożyć je jakoś tam w mojej głowie, żeby rozwiązać tę zagadkę. Śpiąca Królewny. Taka książka i nie jest to książka o waleniach czy wielorybach, lecz książka o psychologii człowieka. Ta książka opowiada o tajemniczych przypadkach ze świata neurologii. Autorka, śpiących królewien, Susan O'Sullivan, podróżuje po całym świecie i opisuje zjawiska wymagające się klasyfikacją znanym w współczesnej medycynie. Zajmuje się takimi. Sprawami, jak na przykład miastem na północy stanu New York, w którym u nastoletnich dziewczynek pojawiły się drgawki, które rozprzestrzeniały się wśród nich jak zaraza. I wiele jeszcze innych takich historii, które być może są związane z traumą, być może z jakimiś silnymi przeżycia przeżyciami, które nie do końca potrafi wyjaśnić świat medycyny, ale które miały naprawdę miejsce. Także jeżeli interesujecie się neurologią, czy też psychologią również, to myślę, że ta książka Was zainteresuje. Następna książka, znowu literatura faktu, to Korespondentki. Chodź, pokażę Ci wojnę. To jest książka napisana przez Elizabeth Becker i opowiada o trzech kobietach, które były na wojnie w Wietnamie i które dokumentowały tę wojnę. One po pierwsze wysyłały depesze, po drugie także robiły fotografie. Z tego, co słyszałam, jest to bardzo poruszająca opowieść i warto ją przeczytać. Jest to taki jakby klasyka literatury faktu, o której wiele osób się wypowiadało, że warto, że należy to przeczytać. Także ja też już zaopatrzyłam się w swój egzemplarz. Jakub Szamałek. Mam nadzieję, że kojarzycie to nazwisko. Ja sporo mówiłam, sporo pisałam o jego cyklu powieściowym „Ukryta sieć”. Teraz Szamałek stworzył nową powieść, która zupełnie nie ma nic wspólnego z kryminałami, które wcześniej napisał, ponieważ powieść nazywa się „Stacja”. Akcja rozgrywa się w kosmosie. Mamy główną bohaterkę, która już jest uznaną astronautką, już była na różnych misjach z NASA. Teraz jest na międzynarodowej stacji kosmicznej i jest tam szefową. Misji. No i dzieje się sporo rzeczy. Po pierwsze, na lądzie dochodzi do konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a w kosmosie dochodzi do awarii. I ona jakoś musi sobie poradzić z międzynarodową obsadą Stacji Kosmicznej oraz musi ocalić swoich ludzi, którzy znajdują się w kosmosie i chcieliby na pewno powrócić bezpiecznie na Ziemię. Także jest to książka, która trochę mi się kojarzy z książkami Andiego Weyra, który napisał Marsjanina i Project Hail Mary. Więc myślę, że będzie to coś fajnego, że być może właśnie to będzie ta książka science fiction, która zdobędzie u mnie miano najlepszej powieści danego roku. Jak wiecie, ja nie dużo, nie, nie czytam zbyt dużo powieści science fiction, ale jeżeli jest to dobra przygodówka, która mnie wciąga, to Jestem wielką miłośniczką takich historii. Książka następna to Komando Śmierci o podtytule Ostatnie Tajemnice Gross-Rosen i Kloster Laubus, czyli klasztoru w Lubiążu. I wzięłam tę książkę Tomasza Bonka, dlatego że klasztor w Lubiążu znajdował się w bliskiej odległości miejscowości, z której pochodzę i my tam z przyjaciółmi często jeździliśmy na przykład rowerami sobie do tego klasztoru czy pod ten klasztor, bo on zazwyczaj był zamknięty. To jest ogromna budowla, którą widać naprawdę z 20 kilometrów. Budowla, która zajmuje bardzo duży teren, została częściowo wyremontowana, to znaczy Obecnie ma wyremontowany dach, także nic tam już nie kapie do środka, i powoli poszczególne sale odzyskują swój dawny blask. Natomiast ze względu na ogromne rozmiary tego budynku, to zapewne jeszcze potrwa bardzo długo. Ale ten klasztor ma bardzo niechlubną historię, ponieważ podczas II wojny światowej. Prawdopodobnie służył za więzienie, za miejsce, do którego przywożono więźniów z Grozrozroza, czyli z obozu koncentracyjnego. Po wojnie znaleziono tam bardzo dużo kości, i autor się zastanawia, o czym milczą klasztorne krypty. Generalnie do tej pory nie wiadomo, skąd się wzię wzięły kości tych ludzi, co tam w ogóle się działo podczas II wojny światowej, ponieważ oczywiście klasztor zajęli hitlerowcy. I prawdopodobnie przeprowadzali tam jakieś albo eksperymenty, albo jakieś badania. Także autor bada tę historię, i tutaj jest napisane, że jego śledztwo zabiera go aż do Dachau, Oslo i Berlina. Także jestem bardzo ciekawa, co on też napisał o tym klasztorze w Lubiążu, który no jest mi miejscem dość bliskim. Mam jeszcze najnowszą powieść Orhana. Pamuka, czyli tureckiego noblisty. Zobaczcie, to jest jak zwykle Pamuk, bardzo gruba opowieść. Noce zarazy, taki nosi tytuł. I rozgrywa się w 1901 roku na wysepce, która znajduje się na morzu pomiędzy Rodos a Wyspą Kretą. I na tej wyspie dochodzi do zarazy. Wybucha tam epidemia dżumy. Mieszkańcy oczywiście zaczynają się nawzajem. Obwiniać mizu, muzułmanie i katolicy, dochodzi do różnych nieprzyjemnych zdarzeń, a na miejsce przybywa księżniczka ze swoim mężem, doktorem, który ma zaprowadzić tam spokój. Jeżeli czytaliście już Pamuka, to prawdopodobnie macie świadomość, że on jest specjalistą od tworzenia światów. On słowami buduje całe miasta, prowadzi nas ulicami. Pokazuje historie ludzkie, porusza do głębi. Ja tę książkę planuję przeczytać przed wizytą autora w Poznaniu, która będzie pod koniec czerwca. Bardzo się cieszę na to spotkanie, które będzie. I z tego co wiem, Orhan Pamuk ma otrzymać tytuł Honoris causa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Także bardzo to jest miła wiadomość. I ostatnia książka, którą na dzisiaj Wam przygotowałam, to Dorosłość. Taka piękna, żółta okładka. Lynn Scaber, Ilustrowana przez znaną nam już prawdopodobnie wszystkim, Lizę Aisato. Teraz Wam pokażę jakieś ilustracje. To jeżeli jeszcze nie kojarzycie, kim jest ta pani, to prawdopodobnie od razu sobie przypomnijcie książki, które ona ilustrowała. Proszę bardzo. Dorosłość to jest książka, która opowiada o tym, jak to jest być dorosłym. Kiedy przestajemy się przejmować tym, co inni o nas powiedzą, kiedy zaczynamy rozkoszować się swoim życiem, swoim ciałem, swoim wyglądem, kiedy pewne rzeczy, które były dla nas wcześniej problemem, teraz przestają być problemem, natomiast pojawiają się inne kłopoty, frasunki i niepokoje. To książka. Która jest kontynuacją młodości. Ja młodości nie czytałam, ale bardzo chętnie zapoznam się z dorosłością, no bo to jest wiek, który teraz sama reprezentuje. Także piękne ilustracje i prawdopodobnie ciekawe, mądre teksty. Jeszcze Wam pokażę jedną ilustrację, bo akurat mi się otworzyło na takiej stronie. Także to by było na tyle. Przedstawiłam Wam dzisiaj 15 książek, bardzo dużo, ale dawno już nie, nie nagrywałam otwieranek, więc trochę się tego nazbierało. No a też chciałam te książki Wam pokazać, wyróżnić je, być może zainteresować Was nimi. No więc powiedzcie mi, czy mi się udało zainteresować Was którąś z tych książek? Ja wiem, że zazwyczaj to, co ja pokazuję, to jest daleko, od mainstreamu to są książki niszowe, książki, po które niewiele osób sięga, ale ja zawsze mam nadzieję, że namówię Was do ich lektury, ponieważ to są książki, które ja czytam i które bardzo lubię. Moi drodzy, to by było na tyle. Sporo się dzisiaj nagadałam. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca, że jesteście jeszcze ze mną. Jeżeli tak, to do zobaczenia w przyszłym tygodniu, gdzie opowiem o książkach, które już przeczytałam. pa 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 pa